W środę 8 czerwca w Cafe Muzeum w Cieszynie podsumowano 15. edycję powiatowego konkursu poetyckiego imienia Jana Kubisza Ziemi Cieszyńskiej, Serca i Słowa. Rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego konkursu. Ten konkurs miał swój początek już w gimnazjum. My cały czas hołdujemy tradycji Śląska Cieszyńskiego pod każdym względem. Historia, język, kultura, no i oczywiście poezja. Poezja, która jest nam szczególnie bliska. Zresztą gimnazjum było imienia Jana Kubisza, stąd też właśnie narodził się pomysł stworzenia tego konkursu. Oczywiście ten konkurs, którego koordynatorem jest pani Beata Sabat, kontynuowany będzie nadal, bo nie wyobrażam sobie, żeby nagle zaprzestano tego konkursu. Cieszę się dużym powodzeniem we wszystkich szkołach naszego powiatu i co roku naprawdę mamy dużo kandydatów, dużo utworów do przeczytania. Zresztą jury co roku ma taki dosyć duży orzech do zgryzienia, kogo rzeczywiście dać nagrodzić na pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo te wiersze są na coraz wyższym poziomie i z tego się cieszymy. To są różne kategorie, to są ci najmłodsi i ci starsi, także tutaj naprawdę jest wachlarz szeroki. W tej edycji brało udział sporo uczniów, bo nadeszły 44 wiersze z 9 szkół całego powiatu. I tak sobie dzisiaj myślałam, że ci, którzy są dzisiaj laureatami, to jeszcze się nie urodzili, kiedy zaczynaliśmy konkurs poetycki imienia Jana Kubisza. Jan Kubisz był patronem gimnazjum. No i właśnie dlatego narodził się pomysł tego konkursu, no i przetrwał. Organizatorem w tej chwili od kilku lat jest Szkoła Podstawowa nr 2 imienia 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. No i bardzo się cieszę, że ta tradycja, piękna tradycja jest kontynuowana, bo chyba największą wartością tego konkursu jest właśnie to, że są młodzi ludzie, którzy kochają ziemię cieszyńską, którzy tę miłość potrafią wypowiedzieć w pięknych słowach i że to jest takie szczere i autentyczne. Zawsze temat był związany z ziemią cieszyńską, no bo na tym polega ten konkurs i jest to jedyny taki konkurs poetycki dla uczniów Śląska Cieszyńskiego. W tym roku, ponieważ to jest taki jubileuszowy konkurs, to temat brzmiał ziemi cieszyńskiej sercem i słowem. I to jest nawiązanie do wiersza, słynnego wiersza Jana Kubisza, hymnu naszego regionu, Nad Olzą, bo tak się nazywa ten wiersz, taki ma tytuł, gdzie na końcu rzeka Olza właśnie uczy nas wszystkich miłości do ziemi, do tradycji, do kultury, do tego, co tworzy tę ziemię. Nie było eliminacji. Było zaproszenie dla wszystkich szkół naszego powiatu. No, sporo już szkół brało udział na przestrzeni tych 15 lat, ale są takie placówki, takie szkoły, które zawsze przysyłają piękne wiersze. No i muszę tutaj wymienić na pewno Zebrzydowice, Szkoła Podstawowa imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa w Kaczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu, no i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Istebnej. Stamtąd zawsze nadchodzą wiersze, no a co roku pojawiają się jakieś nowe szkoły i bardzo nas to cieszy, że wciąż są młodzi ludzie, którzy kochają ziemię i potrafią o niej pisać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.